Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Ja już z Lublina wróciłem, jestem na bazie. Goście pojechali do sklepu kupić rzeczy na kociołek. Wiecie, taki żeliwny, co się na ogniu robi. Już go mam tyle czasu, jeszcze ani razu nie robiłem. No to w końcu będzie okazja. Może jutro zrobimy. No a na zakupy musieli polecieć dzisiaj, bo jutro niedziela. Edziu zamknięty, no bo oni pojechali do sklepu. Brama otwarta, zaraz wrócą. Bramę się zamknie, to się go puści i piszczy biedny. No bo oczywiście jak gadam do kamery, to on się uaktywnia, tak to nie piszczy. Ach, to Edziu łobuz. Zaraz zbierzemy jajeczka, trochę ich tutaj jest, widzę. I są też w innych gniazdach, jak popodkładałem te jajka podkładowe. A jeszcze sprawdzę tutaj. Tu są tylko te podkładowe, ale tu na dole już się pokazują bardzo dobrze. Więcej miejsc, więcej gniazd. To na pewno na plus, nie ma takich kolejek. Perełka tutaj do żywołapki zagląda, przesuń się. Jest tu coś? O jest myszka, jaka malutka. No, musiała się niedawno dosyć złapać. No dobra, to się ją wypuści niedługo. Trochę przestraszona widzę. Kaczki i bocianek mają się dobrze, na szczęście. Sobie już tutaj latają przy tej swojej nowej miejscówce, ale jeszcze śpią w kurniku, bo tu jeszcze trzeba wykończyć. Sąsiad trochę porobił podczas mojej nieobecności, no już tu w miarę jest. Może te szczeliny trzeba będzie czymś zaklajstrować, żeby tam jakichś przeciągów nie było. No ale ten Edek się rozpiszczał, zaraz go się puści, niech tylko wrócą z tego sklepu. A patrzcie, co mi goście przywieźli. Jaki elegancki fotel bujany. Teraz będzie można sobie siedzieć przed domem i o, się bujać. Edzia pobujamy zaraz, zobaczymy, czy mu się będzie podobało. Edziu, zaraz wyjdziesz, no się nie awanturuj. Ile ty tam jesteś? 5 minut? No jeszcze chwila, no. Goście na zakupach, a ja pomału grillka rozpalam. Ale powiem wam, że ten Edziu to jest niesamowity. Jak kamerę wyłączę, to jest cicho, a jak włączę i gadam, to piszczy, jakby nie wiadomo, co mu się działo. Edziu, jeszcze ze 2 minuty, już nie bądź taki niecierpliwy, zaraz polatasz. Może wodę ci włączymy, to sobie pobiegasz. O, ale kopci, no póki się nie rozpali, to trochę pokopci. Lecę, pozbieram jajka, zobaczymy, ile naniosły te kurki, jak mnie nie biło przez jeden dzień. Ale widziałem, że chyba jest ich trochę więcej. Perełka tutaj się zadomowiła. Tu widać na te myszki poluje. Tu jest tylko te podkładowe jajeczko. Tutaj parę jest, ale tu jedno też jest podkładowe. O te. To tutaj mamy sztuk 3. W tym standard. O, ale bomba wielka. To pewnie będzie dwużółtkowe, bo widzę, że ogromne. Tutaj mamy kolejne. Te mniejsze. No i jeszcze w środku jakieś widziałem, ale pewnie za dużo ich tutaj nie ma. O! Dwa są. Takie małe. A w innych gniazdach jak? W innych się chyba nie chcą nieść. Dobra. Dwa są. To na dzisiaj będzie 6 sztuk, czyli pomału poprawa jest. Ale patrzcie, jakie one są różne. Jedno takie, jedno takie. Zaraz potłukę jak zawsze. No, jest różnica, jest. Perełka, łów tam te myszy, łów. Dość ich dużo ostatnio. A nie mogłem już słuchać tego jego piszczenia. Co włączyłem kamerę, to piszczał. To przyszedłem, zamknąłem bramę, przyjadą, to sobie otworzą tam. Coś długo nie wracają. Ale to tak jest, w soboty na wieczór to duże kolejki zwykle są w sklepie, bo to niedziela niehandlowa. To każdy musi zrobić zapasy. To się tam dłużej schodzi zawsze, już tak się nauczyłem. O, a słoneczniki rosną elegancko. Ten tutaj największy, ja wiem, że u ludzi to już mają ładne te takie talerze, ale u mnie na tym piachu to wiecie, mało tej ziemi podsypałem, to nie ma co się spodziewać cudów, ale dobrze, że i tak rosną. Nawet jak porosną same te roślinki, to króliki to lubią jeść. To się zawsze przyda, no ale mam nadzieję, że parę będzie tych słoneczników do jedzenia. A Edek już na posterunku tutaj płatki pilnuje. Goście już wrócili. Zaraz wypakowujemy zakupy. Zobaczymy, co przywieźli dobrego.
A ten kogut jak rośnie, jak na drożdżach, i powiem wam, on jest taki duży, to mi się wydaje, że jest po tej kurce, co poszła do sąsiada z pisklekami. I to by się nawet zgadzało, bo on zawsze ostatni do kurnika przychodzi i ta jego mama, tamta kwoczka, to samo robiła. Zawsze na samym końcu wszystkie się poschodziły, a oni to jeszcze z pół godziny. A tamta kurka to najprawdopodobniej u sąsiada już zostanie, już się tam zadomowiła, przyzwyczaiła, tamte kurczaki odchowała, ale to chyba nie ma sensu, żeby mi tutaj oddawał, bo u mnie i tak już jest pełno tych kur, nie planuję mieć więcej, a to dobra kwoka, to u niego się zawsze przyda. Edzio czuje już zapach rozpalonego grilla, to tylko chodzi i się oblizuje. Już czuję, że tutaj coś będzie dla niego też. A wy co, na noc tu chcecie zostać? Już kwoczka z maluchem poszła? A wy tutaj siedzicie i siedzicie. Spodobało wam się tu? No i dobrze, się tutaj przykładajcie, bo tutaj docelowo będzie wasze miejsce. Edziu jest zaciekawiony tym towarzystwem, ale jest bardzo grzeczny, a one też jakoś nie bardzo się go boją. Edziu, nie zaczepiaj tylko kaczaków. Nie, on tam obwąchuje sobie krzaki. Ale patrzcie, jak fajnie łukiem je omija, bo tamta kwoczka to je broniła i on już się nauczył, żeby za blisko nie podchodzić. I bardzo dobrze, nie podchodź za blisko, bo się stresują tylko niepotrzebnie. A tutaj te ptaszki coraz głośniejsze. A ciekawe jakie, bo jeszcze nie przyuważyłem rodziców, jak wlatują, wylatują. Ale podejrzewam, że to te sikorki, te co były i w tamtej budce. No dobrze, niech się lęgną. Zawsze to jakieś robele mi tutaj powyżerają. Taki zestaw na jutrzejszy kociołek. Trochę tego mięcha jest. Ciekawe, czy to w ogóle się zmieści do tego kociołka. Młoda kapusta, cukinia, marchewka, te papryki. No ale tu to goloneczki, słoninka, boczuś wędzony, żeberka. No, będzie. Tuściutkie. Jeszcze ziemniaków się do tego wkroi. Pierwszy raz będę robił kociołek. Tam go chyba najpierw trzeba opalić, nasmarować czymś. To muszę poczytać o tym. Ale to jutro, dzisiaj grillek na spokojnie. A jakim fajnym samochodem do mnie goście przyjechali. Toyota Yaris Verso, ale najfajniejsza rzecz w niej to jest ten bagażnik, bo się otwiera tak o, jak w busie jakimś. I tutaj to naprawdę można towaru napakować. No, ten fotel wszedł bez problemu i inne bagaże i pełno rzeczy. I pojemny jest bardzo ten samochód w automacie. Z tego co słyszałem, to kiedyś był sprowadzony z Japonii. Taki import. I co jeszcze? 130 tysięcy przebiegu, zadbany luks. Dobry sprzęt to jest. Kiedyś nim trochę byłem w trasie nawet. To naprawdę dobrze się tym jeździ. No tak na trasę to za szybko on nie pojedzie. Dosyć jest wysoki i czuć podmuchy wiatru na nim. Ale taki do miasta, w koło komina to idealny, bo on nie jest duży gabarytowo. Łatwo tym się parkuje, łatwo się jeździ. A jest bardzo pakowny, no, tak jak tutaj coś trzeba przewieźć, jakieś pasze, nie pasze, różne rzeczy, całe szafki tu wchodzą. No, pojemny jest bardzo. Kurki już chyba wszystkie się zeszły. O, oczywiście, znowu zarobiłem głową o ten próg, wszystko mam tutaj za nisko. Dobra, zaraz je policzę, zobaczymy czy wszyscy są. Kurka jest, bocianek wrócił, kaczuchy są. Jak tam masz bocianka pod sobą? Tak ci znowu poprzeszkadzam? Jest, jest, widać go. Tutaj bodajże. Jest. Wszystkie już się zeszły, to można zamykać ten teatrzyk. I z gospodarką na dzisiaj spokój. Można iść grillować i się gościć. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja idę się gościć, posiedzieć przy grillu, pojeść dobrego mięska. I dzisiaj to można długo posiedzieć, jutro niedziela, to żadnej roboty się nie planuje. Tyle co kociołek na obiad pewnie się zrobi, to prawdopodobnie w jutrzejszym gniocie będzie relacja zrobienia kociołka. No tam mięsiwa jest tu z tego dużo fest. Mam nadzieję, że wyjdzie. Nigdy nie robiłem i nawet nigdy nie jadłem takiego jedzenia z kociołka. Teraz mi się przypomniało, że dobrze tam przecier pomidorowy chyba wrzucić. Jak macie jakieś sugestie a propos, co tam do kociołka warto jeszcze dorzucić, chociaż jutro niedziela, to pewnie nic się nie dokupi, ale jak macie jakieś uwagi, jak go robić, jak go przygotować do pierwszego tego, pierwszego odpalenia, żeby się tam nic nie przypalało. Gdzieś widziałem, że te liście z kapusty się obkłada,
to wtedy nie przywiera jedzenie. Możecie napisać w komentarzu, akurat gniot o 7 rano idzie, wstanę, poczytam, no i będziemy działać. A ja nie przedłużam, lecę zajmować się gośćmi, grillować, dyskutować. Pewnie dzisiaj długo posiedzimy, ale tak jak mówiłem, jutro się można wyspać, bo niedziela. To wszystko, już się powtarzam, dobra, to wszystko na dzisiaj, ja lecę. Na razie, cześć, do zobaczenia jutro.